Siemaneczko, z tej strony ja, Szymon, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2017 na nowej serii na multiplayer. I tutaj w tym odcinku was oprowadzę po mojej gospodarstwie i zobaczycie, na czym pojedziemy kosić rzepak. Dzień dobry. No i tutaj jest sąsiad, oczywiście, a kto inny by mógł być? Zgaś tego krosa, bo nic nie słychać. Dobra, jest good. No i tutaj zacznę oprowadzanie po gospodarstwie. Tutaj jest krokodyl ładowarki. No tak, piękny, ładny. Tutaj stoi opryskiwacz bierski, tam Laski. z krówkami jest. Polski. No, na początek starczy. Tutaj jest ładowarka, co to jest ładowarka? Weideman. Weideman skrętna tutaj, o, wosi czy nie wiem. I z przystawką do belek. I tutaj jest też przystawka do zbóż. Oczywiście gaz sprzedaje. Tutaj stoi i koń pociągowy, czyli Forterra 11741. Oczywiście Zetor z obciążnikiem. Pięknym. Tutaj jest przyczepa taka polska. Taka Tam na belki czy net. Czy net zboże. krajem pomalowana. No już taka. Już taka prawie że na złom. Tutaj A może ją sobie paliw, a przestawić. jeszcze tam jedna rzecz jest. Paliwko takie te. Ja oczywiście się zajmuję krowami. Tu jest przystawka do trawy. Czy tam netcha do Do słomy pokosów. jest. No do Do pokosów. pokosów. Pcha nawet można słomę zbierać, więc. No, słomek też. Tutaj są ogólnie dwa pieski i tam gdzieś kot biega. Tutaj U jest. mnie na dachu. Tak. Tutaj jest paszowóz Wikon. No trochę duży, ale się mieści A z dobory. kością? Co mówisz? Chodzi on dobor. No wchodzi na styk praktycznie. Coś tam jest. Centymetry. Tutaj jest beczka do wody, forsznita. Kosiarka Pottingera. Taka, że akurat na styk. No, tu jest Ursus C385. Przyczepa Loma. Jakaś niemiecka. Oczywiście owijarka polska. Metalfacha. Tutaj zgrabiarka Pottingera. Header od kombajnu. Muszę jakoś przejść. Tutaj jest. No takie po prostu do roz. Do. No nie, jak to. Do ugniatania. Kiszonki. Bardziej tak do przewracania jej. No przewracanie, coś takiego. Żeby się Żeby tak, żeby pomieściła. taka pulchna była, No chyba. tutaj już trochę zużyty jest bóg czwórka. Ta gromasza. Obrotówka. Tak, oczywiście, obrotówka, bo jak to. Jak widać. Tutaj stoi na podwórku jeszcze sieczkarnia. Ty to widzę, że same farszniki. No, farszyn. Ale to nie wszystko jeszcze. Tutaj jest Też farszniki? przetrząsarka Pottinger. Też Tutaj, farszniki? no tak, tutaj jest nowość. No bo nowy tam sprowadzony Kupiony rozsiewacz. od Niemca. Tak, od Niemca. Grass Roll. Tutaj jakiś rozrzutnik od. Kosznica. Tak, od Forsznita 11-tonowy. Tu. No i dobra, zaraz będzie wszystko. Nie, to nie wszystko jeszcze. Tutaj. Tu jest tutaj No i kombajn. kolejny Forsznik. Kombajn Forsznit. Tutaj nawet nie będę już zamykał, bo będzie trzeba wyjechać. Dobra, Tutaj. tam są, to ja idę. Tam. Ja idę do siebie. Dobra. Też masz żniwo, co nie rzepaczane. No to. Tutaj jest prasa MC Hale F550. Będziesz tam obok mnie przyjeżdżał? No, chyba tak. Nie, zobaczę. Tutaj jest agregat Agromasza 4-metrowy. Tutaj ściągana talerzówka Uniakut XL-ka. Radę to jakoś? Tam jest brama z tyłu. Tutaj jest beczkowóz Granta Cotter. Żółty. Ciekawe, czy do domu pojadę za 150 graty złapy. No, zobaczymy. Tutaj jest A tu masz dziury. no, to wieś. Siewnik do kukurydzy Forsznita. 4-metrowy. Czy 3, chyba 4. Tutaj jest jakiś siewnik multi. Dir. I tutaj są dwie autosanki czerwone. Autosanka jak autosanka.
No i to raczej wszystko już. Więc tutaj zaraz na początek pójdę sobie jakoś tam komę wyprowadzić z tego garażyku. W No tamtym. ja też sobie bizona wyprowadzam. No, Mam pochylaka. oprowadzenie W następnym po odcinku. sąsiada gospodarstwie będzie w następnym odcinku. Jak będziemy zaczynać zboże. No tutaj trochę ciężko było wtedy wjechać, ale tutaj Ursus też obok stoi. No ale wyjechałem. Jak tam będzie trzeba maszynki niektóre podstawić. Na początek lecimy za Najpierw z rzepakiem, co silnikiem nie? zjadę. No pa. Ja na początek tutaj muszę i tak powystawić w greberkę i owijarkę. Żeby header wziąć. Miałem za domem od razu pole, to mam blisko. No i ty masz dwa pola, jak się nie mylę. No. Jedno za domem. A ja mam jedno takie trochę większe. Jedno tylko masz, nie? No, takie trochę większe. Ja mam dwa takie średnie. Ten Ursus to może, kiedy przejdzie modernizację. Znaczy, no wiecie, remont. Remont, odnowi go się. Może mu tu się tura da. Ładowarkę sprzedam. A wejdź ci do obory, bo mi zatarto ledwo. Znaczy, O kurna, zdradziłem. ja to akurat tam. O kurczę, trochę się zrobiłeś. Ja to akurat mam szeroki wjazd, więc nawet przy tam Ursusie to tam po pół metra chyba z każdej Jak mam strony. wąski? Parę centymetrów mam. Z każdej strony. No, ale pierwsze co tam to chyba pojadę kombajnem na pole od razu. Którędy idziesz? Obok twojej gospodarki będę przejeżdżał. To cię przepuszczę. No tutaj dwie rzeczy już zdradziłeś, jakie masz. No jak usłyszeliście, sąsiad już ma. No, ciągnik Zetor już mu nawet powiedzieć. Tylko Na zobaczycie zasypie jaki. drugi. No i bizon tutaj też jest, ale to kombajn już tam. O kurczę, jak zaczął chodzić. Pojechać. Ja swojego frosznita nie słyszę, tylko twojego bizona słyszę. Tak, widzę, jak widzę. A ty tam z tyłu jedziesz? No, ja akurat kapek mam na pole. Tylko jedną rzecz pójdę sobie. Otworzyć garnek, żebym widział, ile miałem. No tam. No ty już będziesz zaczynał, a jeszcze. Ja dopiero. A ty już ciągnikiem dojechałeś na pole? No ja na początku dojechałem. No, ja to później będę jechał. Najgłośniej jestem widzony, aż ledwo cię słyszę. No. A ile będziesz jeździł? Ja to tak 5 z zapakiem. No nie wiem, zobaczę. Z zapakiem to ja szybko nie wolę. Zobaczymy, jaki gęsty jest rzepak. Oczywiście na początek tam troszkę mniej pieniędzy. Akurat po 10 tysięcy mamy. Więc to jakaś tam duża cena nie jest. No ja już akurat wjeżdżam na Bątkowo Stare. Z Bątkowa wyjechałem. Już kosisz? No ja tak 5-6 koszę. Aha. Jak się kosi? Dobrze. Sypie ładnie? No ja tutaj akurat mam już pole, więc. Może sypać, aż tak nie sypie, ale... Ale to rzepek, to się nie dziwmy. No 200 kilo dopiero.
No ale, a dużo przejechałeś? No, zasypałem. No, gdzieś do końca. A to jest króciutkie No, naprawdę no to dosyć. ty. No, no to. Ja akurat ze rzepakiem to jeżdżę tak 8. No jakoś tam za dobrze ten rzepak nie sypie. Słabo sobie w tym roku. Jest tam susza. Znaczy ja tam 200 kilo, nawet do końca jeszcze nie przyjechałem. Ale te pole akurat jest długie, więc... Taki domek miałem i koło mnie chciał zobaczyć przed nas. O. No tak ci powiem, ja mam prawie 400 kilo, jak do końca przejechałem. Ja też mam 400 teraz. Ale pierwsze co, no to raz chyba naokoło przejadę, bo tutaj to będę się mieścił. A później będę robił sobie takie peskami. No te pole to jakoś tam duże nie jest, no ale jak na nas to jakieś tam też jest, co nie? Zabijamy, no to też powoli. No, ty masz dwa pola takie średnie i mniejsze chyba, czy dwa No, małe? tu takie średnie. No tutaj sobie kaczki pływają, więc... No ja już mam pół tony, a one do konia przyjadę. Może jak do konia przyjadę, to będę miał tonę. Miałem pół tony też. A Może przyjechałem jak dookoła jak do praktycznie. koła przyjadę i będzie tona, no to no można się jakoś tam trochę cieszyć. Nie dookoła przejadę i będę miał 600 kilo. Ja akurat tyle nawozów i 670. wszystkich i oprysków walnę. A to za dobrze to nie sypie. W tym roku chyba to lepiej. No, Mam mam taką szansę to nadzieję. jakieś. Trzeba się chociaż cieszyć z tego, co się ma. Ja przejechałem naokoło i mam 680 kilo. No, u mnie nie będzie tony. Tak około, no 700 kilo. No, u mnie można powiedzieć, że prawie tona wyszła z jednego przejazdu naokoło. No jak prawie tonę z jednego przejazdu naokoło, no to tam. To w miarę spoko. No. No na razie przyjadę tylko tymi autosankami. Chyba wszystko na te autosanki tylko wejdzie. Ja wziąłem dużą przyczepę, ale lepiej nie zapewne. No może chociaż do połowy. Ja wiem.
może zamienię i wezmę dwie autosłanki wezmę i sypię na jedną. Jedną sobie zostawię, jedną zostawię dla siebie, a drugą sprzedam. No tak może być też. No bo ty to tam Jedną masz. autosłankę No bo dobrze. ty akurat to masz świnie, to musisz trochę tego zostawić. Ja ogólnie teraz naokoło przyjechałem i robię taki przejazd wzdłuż drugi. No, ja dopiero mam teraz parę wieści. No ja dopiero zrobiłem 30 arów. No więc. Ja 20. 5 tak około. Dużo już pola skosiłeś? Nie na połowę to jeszcze nie, ale naprawdę no niedługo połowa gdzieś będzie. No No, nie no wiem, to do tam. trzeci raz dookoła jadę teraz. No, no to. Jeszcze do połowy to jeszcze trochę, ale. A ty? No, nawet połowy nie ma. Ja tylko trochę zrobiłem. Raz naokoło i prawie do słupa dochodzę. Mi to się wydaje, że tutaj to ja chyba przyjadę tylko z tą jedną małą autosarką i ona starczy. Tak słabo sypię? U mnie też. No ja mam 2 tony. Ja półtorej. No u mnie do zbiornika wchodzi 5 ton, więc chyba wszystko wejdzie. Nie będę musiał ciągnikiem chyba przejeżdżać. Też nie musiałem. Powoli coś przybyło. Może ze zbożem mogę lepiej. Tutaj teraz obok słupa przejeżdżałem. Jeszcze z dwa przejazdy by na połowę pola. Oko. Miałem 2 Teraz tony przez 200. środek to przecinam. Aha. Miałem 1800. Teraz Dopiero też, mam pół zbiornika ja teraz gdzieś. też tak pojadę. Ja też mam gdzieś połowę zbiornik. Teraz jadę tak przez środek prawie brzegu pola. To nie wiem, ile tu mam na tym polu.
Jadę wtedy Hektar, no prawie 2 hektary to. albo za panem pojadę, albo tym drugim pojemnikiem. Pojadę po autofanki, bo tam większo się opłaca. Chyba po jedną. Nie no, może po dwie, bo jak dwóch pól to... Ale pojadę tą małą od razu z tym tym, jak to. Nie. Trochę. No, też tak może być. No bo akurat ty to masz tam blisko do gospodarki, więc... Dobra, to zaprowadzę tą przykrętą, przyjadę z tym małym. Ja to akurat chyba wezmę jedną tą większą autosankę i tyle. Może będzie lepiej sypać. Mam nadzieję, że zboże trochę lepiej sypie. No zboże raczej lepiej hasypnie niż rzepak. Hey, wake up. Na pewno lepiej, ale... Ciekawe ile. Dobra, tutaj zaraz pojadę już po Już przyczepę, autosanki bo już wjeżdżają. jest 22 minuty odcinka, więc no. Tak do 30 może. Mam 3 tony. No takie półgodzinne odcinki powinny być chyba. Jak myślisz? Jak myślisz sam siebie? No tak na akurat chyba. No więc. No tutaj to do kosza i pojadę potem przyczepę. Nie później Śląsiak jeszcze przyjedzie taki już z daleka, tak 10 km będę miał, przyjedzie w jakimś klasie chyba. Nie wiem co ma tam za kombaj, taki duży. No. Klasa albo nie chyba ma. Do I będzie kukurydzy mi tam u klasie ciebie. kukurydzę. Na ziarno. O bo. A to opóźniło. No. To jeszcze długo do kukurydzy. Nie masz kukurydzy na ziarno, nie? Nie, ja tylko przecież biorę na ten, na kiszonkę. No tak ci powiem, JHC palem skosił i jeden zbiornik mówił. Miałem 70% teraz. Miałem 66. No ja też gdzieś pewnie tak będę miał, że cały pole koszę i koszę. A ty z jednego co nie? A dużo ci do tego zbiornika wchodzi? Nie, dokładnie. Teraz 2,5 tony. No, ze Tak, 3. ze 3 tony będzie. No może.
Ja mam na razie 3400, więc... Ze żniw to pewnie będą ze 3 odcinki może. Mam dwa zboża, a chyba jeden z chłopaków. No. No już będę teraz śmigał po No, zostało terenie. tylko chyba trzy przejazdy. Kończę, a ty? No, mi to tam jeden taki pasek znaczy taki kawałek został. Bo jeden bok wykosiłem, teraz taki kawałek drugi został. Forterem już będę ciągnął tam autosankę. Będę już brał Ursusa. O, nawet cię widzę jak kosisz. No ja pies mi w bramie ustał i ten. O, no ojej, nie pod koło. No, zdążyłem. Może będziesz mnie widział, jak tam sunę. Nie widzę. Jestem obok twojego sp... Patrzę. Będziesz mnie widział, jak wyjadę z miasteczka. Widzę. Widzisz? No. No. Przed chwilą widziałem. Proszę. No ja ciebie O, też już widzę. dodała, widzę. Ja to wysypię i chyba będę odcineczek kończył, a resztę po prostu rzepaku wykosimy poza. Co nie? Nie jedno podejście. Już to skupiłem. No, no to. Prawie skupiłem. Pewnie. Może ci nawet pomogę, jak szybciej teraz skończę. Bo ja tutaj akurat... Jak będę wracał, no to akurat mogę wstąpić na twoje pole i ci pomóc. No ale akurat słabo ten rzepak w tym roku. Ciekawe ile ma procent wilgotności. Ty swój sprawdzałeś? Nie, nie sprawdzałem, ale myślę, że słucha, bo tak słońce na taką mocną głosą. To mi siada będzie mieć. Może. Ja zaraz zobaczę, jak wysypie, jak on tam wygląda. On się sypie. Nie chciałem tego miernika zdania. No, może 7, 7, 8 może będzie. A nie da nie dużo. Rura na złości. Ciężka się rozpadać. Dobra, to już prawie 30 minut, więc jeśli wam się spodobał odcineczek, zostawcie subskrypcję na kanale. Zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie lajka w górę oczywiście i możecie zostawić komentarz. Dzięki, cześć oraz suba. i do zobaczenia. Siemka.